Tak, w tym roku od dzisiaj rozpoczynamy działania z NICZ. Te działania będą prowadzone przez 3 dni, czyli piątek, sobota, niedziela. W tych działaniach będą brali udział nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale i prewencji. Jeżeli chodzi o policjantów ruchu drogowego, to będzie brało ich 150. Wspomagać nas będą też oddziały prewencji i policjanci z patroli prewencyjnych. W sumie do działań będzie skierowanych 500 policjantów naszego województwa. Poza tym Straż Graniczna, Straż Miejska i również wspomagają nas funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej. Tak, zmiany będą wprowadzone i to zależy od cmentarza. Jeżeli chodzi o Szczecin, no tu na pewno będziemy mieli 1 listopada wyłączone 2 jezdnie ulicy Ku Słońcu. Ulica Mieszka I będzie przyjezdna, będzie tam zakaz parkowania. Są tam wyznaczone miejsca do parkowania. Przede wszystkim musimy korzystać z dużych parkingów przy hipermarketach, aby bezpiecznie tam zaparkować. Następnie przez przejście dla pieszych w miejscu oczywiście wyznaczonym musimy dojść do cmentarza. Jeżeli chodzi o ulicę Ku Słońcu, będzie całkowicie zamknięta, będzie tylko dopuszczona dla ruchu kołowego, ale tylko i wyłącznie komunikacji miejskiej i tramwajowego. Apelujemy tu do wszystkich kierujących, aby korzystali z komunikacji miejskiej. Swoje samochody powinni pozostawić poza miejscem newralgicznym w tym okresie, czyli cmentarzem, i bezpiecznie dojechać środkami komunikacji miejskiej. To znaczy tak, jeżeli chodzi o nasze województwo, no to mamy szereg cmentarzy, gdzie policjanci będą nadzorowali ruch. Najbardziej takie newralgiczne miejsca to są, pierwsze miejsce takie jest w Pyrzycach. Mamy tam 2 ronda, które spowalniają ruch. Te drugie rondo jest przy drodze wojewódzkiej prowadzącej do Bani. Jest tam umiejscowiony cmentarz i na pewno będą duże utrudnienia. Dlatego dla tych wszystkich kierujących, którzy poruszają się z Gorzowa w stronę Szczecina, proponujemy skorzystanie z objazdu przez drogi wojewódzkie, czyli tu powinniśmy kierować się przez Myślibórz w stronę Bani i następnie do Gryfina i z Gryfina do Szczecina, dlatego, bo na pewno w rejonie Pyrzyc będą duże utrudnienia ruchu. W tamtym roku też mieliśmy spowolnienie i korki w tym rejonie. Druga sprawa, to musimy pamiętać o prędkości, aby bezpiecznie dojechać i powrócić z tych cmentarzy, musimy dostosować prędkość do istniejących warunków drogowych. W naszym województwie mamy 37 masztów. W tych masztach będą fotoradary, nie tylko policyjne, ale i również Straży Miejskiej. Dlatego musimy ściągnąć tą przysłowiową nogę z gazu i jechać z prędkością dopuszczalną. Fotoradary są ustawione na prędkość o 10 km wyższą niż prędkość dopuszczalną. Czyli jeżeli mamy 50 km na godzinę i jedziemy samochodem powyżej 60 km, no to takie wykroczenie zostanie zarejestrowane. Z drugiej strony musimy pamiętać również na przewożenie dzieci w samochodzie, gdyż całymi rodzinami będziemy odwiedzali cmentarze, groby, i tutaj przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby na przednim foteliku przewozić dziecko do 12 roku życia. Nie możemy przewozić dziecka na przednim siedzeniu w inny sposób niż w foteliku. Niedopuszczalne jest przewożenie na podwyższeniach lub siedziskach, jeżeli chodzi o przednie siedzenie. Jeżeli chodzi o tylne siedzenie, to mamy taką granicę 12 lat lub 1,50 m. Jeżeli dziecko nie przekroczy tej granicy, to tylko i wyłącznie w urządzeniach ochronnych, i tu może być to fotelik, podwyższenie lub siedzisko. No i najważniejsze, co roku w trakcie działań z NICZ prowadzimy kontrolę stanu trzeźwości. W tamtym roku w trakcie 3-dniowej akcji ujawniliśmy aż 73 nietrzeźwych kierujących. Jest to bardzo duża liczba, gdyż wcześniej mówimy o tym. Każdy kierujący ma świadomość, że kontrole są zwiększone.
częstotliwość kontroli jest większa, bo wszyscy policjanci, którzy oczywiście mogą, wychodzą do służby. Jest bardzo duże natężenie ruchu, jest duże zagrożenie, dlatego te kontrole stanu trzeźwości prowadzimy przez wszystkie 3 dni i aby bezpiecznie wrócić, aby nie zostać zatrzymanym przez policję i doprowadzonym do osadzenia, należy poruszać się trzeźwym. Tutaj mamy 2 stany, jeżeli chodzi o trzeźwość. Powyżej 0,5 promila jest to stan nietrzeźwości i ta osoba może być zatrzymana i w trybie przyspieszonym osądzona, czyli może ten weekend spędzić na policji.